Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcinek z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić like na dobry początek, albo zostawić odcinek w tle, nawet jeżeli tego nie obejrzycie tego odcinka, ani was nie interesuje, to zostawienie takiego odcinka w tle daje mega dużo, dużo więcej niż zostawienie lajka. W ogóle lajki w dzisiejszych czasach nic nie dają. Dobra, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, w poprzednim odcinku udaliśmy się do tej katedry, do tego uniwersytetu, w którym jesteśmy teraz. No i tu podobno znajdziemy jakąś księgę, która potencjalnie może pomóc mojemu bratu, ale coś czuję, że niestety nie będziemy tutaj sami, więc przed nami pewnie dużo walki. Zamknięte. Tak właśnie myślałem, że tu będzie zamknięte. Udajmy się obok. Przygotujmy też sporą ilość mikstur. Ile tylko tych mikstur jesteśmy w stanie wykonać, to je wykonajmy. Niestety brakuje mi kamieni. Mikstury. To nie są mikstury, to są jakby... Co to właściwie jest? No bronie nasze. Ale jakby to nazwać? Strzały? Pociski bardziej. Chyba tak to mogę nazywać. Książki? No przed sobą mamy książki, tylko zgaduję, że ta księga, którą aktualnie szukamy, została już splądrowana, tak szczerze mówiąc. W sensie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna książka na temat właśnie tej plagi. No i myślę, że ktoś już dorwał się do tej książki. Musimy tutaj... No właśnie, róże. Musimy... My generalnie potrzebujemy tej księgi, żeby wyleczyć naszego brata, albo przynajmniej, żeby nie umarł w najbliższym czasie. Pomóc mu z chorobą. No i niestety oni pewnie tak samo potrzebują tej księgi, żeby rozkminić, co tu się odpierdala, szczerze mówiąc. Dobra, idźmy jeszcze sobie na drugą stronę. Na szczęście znalazłem kamienie. Na szczęście, bo będziemy z nich mogli wykonać fajne pociski. Plus, no same kamienie też są dość istotne, kiedy zabijamy przeciwnika, tak? A że zabijać lubię bardzo w grach komputerowych, oczywiście. W prawdziwym życiu to ja nawet muchy bym nie zabił, proste. To mi się takie kamienie zdecydowanie przydadzą. Co tu mamy? Kawałek jakiejś ścierki, szmaty. I gdzie jest ten drugi ziomo, który tutaj był? To jest też dobre pytanie. On gdzieś poszedł, tylko nie do końca wiem gdzie. Chyba mogę sobie tutaj swobodnie biegać. Nie widzę tutaj w pobliżu żadnego zagrożenia. I my chyba, no tak, my się chcemy dostać oczywiście na górę, czyli musimy tutaj, nie wiem co to właściwie jest. Chyba regał na książki, popchnąć troszeczkę dalej. I stamtąd dostaniemy się już bezpośrednio na górę. Wiecie, w co bym sobie tak bardzo, ale to bardzo zagrał? W Minecrafta. Mega bym sobie poprowadził serię z Minecrafta, tylko wiem, że zwykła seria z Minecrafta po pierwsze będzie mało oglądalna, a po drugie będzie nudna. Znaczy, nie byłaby nudna, tak mi się wydaje, że fajnie by się... Halo? Co się wydarzyło? No i niestety będzie trzeba tutaj wyrenderować odcinek. Niestety z tego względu, że trwa to troszeczkę czasu. Ja się też gubię w tych odcinkach. No a teraz niestety nie mam czasu na renderowanie i montowanie różnego rodzaju odcinków. A właśnie, kurczę blaszka. Co ja dzisiaj robię? Dobrze, mam odpaloną Rivetuner? Mam chyba. Czyli mam zlokowane 62 klatki, o ile się nie mylę, to dobrze. Bo myślałem, że tutaj lecimy na maksa. Tutaj znajdę skrzynię. Wracając do tego Minecrafta, bo chyba uciąłem myśl, myślę, że fajnie by się oglądało serię z Minecrafta, tylko myślę, że dużo fajniej oglądałoby się serię z Minecrafta z kimś. Z kimś na tyle śmiesznym, że jeszcze wtedy w ogóle to już by była super zabawa. Chociaż jestem fanem robienia rzeczy solo i uważam, że też się fajnie ogląda rzeczy solo. Jak prowadzi to jedna osoba, jeżeli jest to dobrze poprowadzona, jak jest zwykła seria montowana. To myślę, że jeżeli z kimś bym to nagrywał, to już w ogóle by była giga super zabawa. Czy ja ich jestem w stanie pokonać? Kurwa, ciężko bym będzie. No oczywiście, o kurczę. Tamten se poszedł. Dobrze, czyli mam dwóch przeciwników, to w sumie mógł mi chyba kurczę pokonać. Szczerze mówiąc. O kurwa, nie wiem czy trafiłem. Trafiłem na szczęście. A ten chłop tamten? A w szoku jest w ogóle. On nie wie co się dzieje, ty. Dobra, to może... Pyk. I może... Wariacie.
Pyk. Czekam na ściągnięcie kasku, hełmu. No i sruj, mamy to. Elegancko. Nikt się nie zorientował, nikt się nie zorientował. Także myślę, że pomyślimy o serii z Minecrafta generalnie z kimś. Tak samo jak Project Zomboid. Kiedyś wrzuciłem jeden odcinek Projectu Zomboid i miałem drugi wyrenderowany, tylko gdzieś zgubiłem. Nigdy go nie wrzuciłem. No i zakończyłem serię, gdyż uznałem, w sumie nikt tego nie będzie oglądać. Nie chce mi się tyle wkładać energii, tyle czasu, żeby zmontować te odcinki. No generalnie fajna była ta seria i myślę, że super by się grało z kimś w Project Zomboid. Także pracuję nad tym, żeby sobie ogarnąć kogoś, kto również darzyłby Projecta Zomboid taką miłością jak ja, i myślę, że też by była z tego fajna seria, tylko niestety potrzebowalibyśmy całkiem sporo czasu do zmontowania tej serii, nagrania i umówienia się i tak dalej. Więc w najbliższym czasie niestety mógłby być problem, jeżeli o to chodzi. Ale myślę, że ostatecznie uda się to wykonać. Tylko trzeba by było znaleźć też ciekawe osoby, bo to nie ma sensu nagrywanie różnych rzeczy z osobami, które są mało ciekawe, mało interesujące. Jest mega dużo postaci na scenie YouTube'a i Twitch'a, którzy po prostu są ciekawi, no i często staram się z takimi osobami, szczególnie poprzez Twitcha, łączyć wiecie, dzielimy tą samą pasję, to czemu by razem czegoś nie zrobić. Również uważam się za ciekawą osobę, także razem można fajne rzeczy zdziałać. Natomiast no musiałbym jeszcze troszeczkę poszukać, bo nikt kurczę nie gra w Project Zomboid. Musiałbym mieć ziomów albo namówić kogoś na rozgrywkę. Czy ja dobrze idę w ogóle w dobre miejsce? O kurwa. A się rozgadałem w ogóle na sam początek. Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. No tutaj może być problem z zabiciem tych ziomków, szczerze mówiąc. Odwrócenie uwagi, czy coś da? No chyba da generalnie. Będziemy mogli się zakraść na plecy. Tylko nie wiem, czy ja mam kamień. Mam, na szczęście. Myślę, że coś takiego zrobimy. I przejdziemy im elegancko, kurczę, za pleckami, żeby oni się tutaj nie zorientowali. Walka z nimi, no nie ma sensu, wydaje mi się. To, że ich pokonam, to i tak mi nic nie da, oprócz satysfakcji, że ich rozdupcyłem. Także przemykniemy za pleckami. I tutaj musimy coś zrobić. Nie pamiętam, który z pocisków przyzywał gdzieś szczury. Ale chyba ten, wydaje mi się. O kurwa, słyszeli mnie. O kurwa, ty, a czemu oni tam nie... Czemu oni nie chcą? Czemu te szczurcy? Co robią te szczurcy? Czemu te szczury nic nie robią? Ziomy! Czekaj, bo to trzeba chyba tak zrobić. Ta, już. Gituwa? No i teraz... O kurwa, nie gituwa! W ogóle tragedia! Tam jeszcze były ukryte gagatki. A misja nie żyje, no co ty nie powiesz? Nie, no teraz odkurzasz, nie? Zawsze jak akurat nagrywam. Dobra, myśmy wkurwili ci, ziomkowie. Nie! Nie aż tak, żebym z nim walczył, mnie wkurzyli. Chciałem tylko przyświrować trochę pawiana, wariacie. Dobra, rzuciliśmy kamlota tam. Chłop w szoku. Generalnie to mnie mega wkurza w NPC-tach najczęściej, że oni są tacy durni. Ale teraz akurat jest to zrozumiałe, bo mogli usłyszeć na przykład coś z tyłu i pomyśleć, że to szczury tam przybyły. Także akurat aktualnie jest to zrozumiałe w pewien sposób. Dobra, no wydaje mi się, że musimy jakoś kurwa tutaj rzucić to coś. Z2 może nawet. Wystarczy? Czy dam radę teraz? Dam radę. Proszę, żeby tu było otwarte przede wszystkim. Gazu emisję, bo zaraz będziemy kurczę posiłkiem dla szczurców. No. Nie widzieliśmy róż.
No dobra, ale za to widzę, kurczę, zajebiste rzeczy jak skóra i siarka. To też są super rzeczy. Też się przydadzą. W ogóle teraz się zorientowałem, że my na te pociski używamy tego. Kamienie. Nie wiem w takim razie, czy chciałbym wykonywać ich taką ilość, jak wykonuję teraz. Też generalnie chciałbym wykonać to, bo to... To jest ostatnia deska ratunku, w razie bym spieprzył, ale kurczę, niestety to się robi ze skóry, a ja tej skóry zdecydowanie potrzebuję, żeby ulepszać sobie nowe rzeczy. Znaczy w ogóle ulepszać jakiekolwiek rzeczy. Pojemnik. Wydłuża czas trwania efektu. Akcesoria. Amunicja Ignifer odwraca uwagę znajdującej się w pobliżu przeciwników. No to chyba wolę to ulepszyć. Jeżeli nadarzy się okazja, to też ulepszymy sobie akcesoria. Nie nadarzy się. Potrzebujemy tego szczurowatego czegoś, ale za to możemy kieszeń sobie stworzyć i będziemy mogli po 16 różnego rodzaju mieć przy sobie. Czego w sumie? Co to jest? 16. No będziemy mogli. Kurwa, będziemy mogli mieć więcej rzeczy po prostu. Będziemy mieli pojemniejszą kieszeń, wariacie. Nie mówi się, że ktoś ma pojemną kieszeń, jak ktoś tego jest. Lubi kraść czy coś takiego? Tu ktoś chyba pracuje nad tym, nad lekiem. No to chyba papież. Albo coś takiego. Upuszczają mu krew? W ogóle w pradawnych tych, w pradawnych właśnie. Oj, chyba. Chyba wpuszczają do niego krew. Kiedyś lubili tego. Upuszczać krew, jak ktoś był chory. Czyli nie dość, że byłeś słaby, też ci upuszczali krew. Czy byłeś słabszy. Dzisiaj dużo gadam. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. You have no idea how I have suffered. Look. Monk? What I endure. As a monk. Monk. Ja hope it out. Co on mielił coś? To jest jakiś syn chłopie tego? Farmera? Ale chłop odlatuje, to nie wiem czy to takie tego. Czy to takie męki. Ale mi się przypomniał film, który widziałem. Autentyczne nagranie Hitlera. Jak jest na speedzie i tak ogląda mecz i tak. I jeszcze na dodatek miał broń, którą masował sobie na penisie, nie? Nie jest niezły gościu, nie? No, możecie sobie wpisać, to znajdziecie ten film. To jest autentyczne nagranie z 39. Powalone, dobra, zgaduję, że z tym chłopem wielkim na razie chyba bić się nie chcemy, ale coś też zgaduję, że będziemy się ostatecznie z nim bić. Tak mi wygląda, kurczę, bossowato. Wygląda jak boss jakiś. W sensie nie jak szef, tylko że boss, z którym będziemy walczyć i którego, miejmy nadzieję, pokonamy. Dobra, przede wszystkim to mamy problem, bo nie możemy znaleźć róż, a my bardzo byśmy potrzebowali róż. Czy ja go chcę zabić, tych ziomków? Kurczę, tak dla satysfakcji raczej, niż dla potrzeby zabijania. O kurwa, witam. Nieważne, to jednak dla potrzeby zabijania, bez przypał. Ale zawinął w ogóle ten kamień. Dobra. Dzięki, wariacie. Teraz będziemy mogli sobie bardziej swobodnie biegać i nie będziemy musieli marnować czasu. Tutaj nie. Chyba musimy iść za tym wielkim ziomkiem, tak mi się wydaje, tam gdzie oni poszli. No właśnie. Chyba, że znajdziemy coś tu ciekawego, albo do tego tutaj trupa. Tylko po co oni ściągali z niego tego? Krew? Coraz bardziej interesująca robi się ta gra. Idźmy zatem przed siebie. Zobaczmy, co tu się kurczę wydarzy. Czemu oni nie idą z tym synem Kowala? Yes, and he'll open it. With the book and the Darun kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague.
Adignem, at Lucan. Oh, well said. Move it! Now listen to me. Me and my friend spent some time in the jails in the Bastion. Dobra, myślę, że przejdziemy sobie tutaj. Skupiam się na tym, co oni mówią. Nie wiem, wariacie, brzmią poważnie, ale podobają mi się zawsze ludzie, którzy nawet w takich warunkach potrafią sobie zachować zimną głowę i jeszcze odpowiedzieć czymś śmiesznym. Dobra, tutaj chcemy sprawdzić, czy nie ma czegoś ciekawego. No nie ma, niestety. Bardzo byśmy potrzebowali kamieni. Idziemy dalej. Stanęli w miejscu, ale jak podejdziemy, to chyba nieważne. Jaką mamy misję? Uratuj więźnia. No dobra. Kurwa, ale to będzie... No jak my ja mam zabić tamtego zioma? O kurwa. Ty wariacie! Słuchaj, ma... Oj! Brak planu. Łe, kurwa! No pomóż mi, albo otwieraj te drzwi jebane. E! Szmulcu. Kurwa, mogę to na tamtego zioma wykorzystać. Ale chujoza jest, nie? Poczekam na jakiś shot. I unik. Kurwa, mam jakiś dobry plan? Uja, mam dobry plan, mam tragiczny plan mój jest. No nie ma tu szczurów, żebym na nich rzucił. Czekaj, a to nie jest tak, że Ignifer ich podpala teraz? Kurwa, zajebiście. Ignifer. O, ale nie tego tanka. Chłopiec przejebany, umarłem. De facto. Unik! Dobra, udało się. Kurwa, ty to otworzysz w końcu, czy nie? Debilu. Dobra, bo ja nie mam planu, ja nie wiem, co ja mam robić. Kamlotem ich rzucić? No to im nic nie da, kurwa, bo mają te tarcze jebane. Źle to rozegrałem zdecydowanie. Z banuchem ich rzuć. Masz, kurwa. Nie da rady z banuchem też. Ty, jest problem, nie? Unik! Aha, no i chuj. Ty, to chyba nie tak miało być, a misja nie żyje. Ty, jak ja mam go uwolnić? Ja chłopie z tankiem. No, to mi pomóż jakoś. Musi być spokój. Tym go mogę rzucić, nie? Kurczę, to jest chyba jedyne rozwiązanie, ale tamtych kolesi też się muszę pozbyć jakoś. Tworzy potężny eliminując szczury. Nie wiem, no. Ciężko. Może tu jest coś do zebrania, jakaś nowa receptura albo coś takiego? No kurwa, no to, że ja im to rzucę na te szczury? Nie wiem, szczerze mówiąc. Spróbujmy się dać uderzyć od tego ziomka. Aha. Okej, okay, nieważne. Chciałem generalnie dać się uderzyć i wtedy pomyślałem, że jak on mnie uderzy, to ja użyję tego mojego ostatniej deski ratunku, czyli Somnum. I będzie zajebiście, ale chuja jest zajebiście, jest tragicznie. Muszę trafić na go, nie wiem, wycofka taktyczna chyba jest zrobiona, szczerze mówiąc. Najpierw pokonamy tych ziomków z tyłu, bo oni mi się bardzo kurwa nie podobają, że oni tu przychodzą. To ja tu nie ma ziomków z tyłu, to skąd oni przychodzą? Kurde, poczekajmy, może niech on otworzy te drzwi albo coś. Wtedy walniemy ciosa. Ty, no nie wiem w sumie, co mamy tu zrobić. Nie chcę też się błąkać za bardzo, więc zaraz wam tutaj zatrzymię, jeżeli a misja nie da mi podpowiedzi za 3, 2 i 1. Nie wiem, widzimy się za sekundkę. Debil. No debil. Ja tak mogę się nazwać. Prosta piła. I teraz masz... O, pięknie. Tylko tu jeszcze byli ludzie. Szybko, otwieraj te drzwi jebane. A czemu teraz nie przyszli na pomoc? A i plus wszystko płonie. Ta. Oj, przyszli na pomoc. Oj. Nie wiem, czy dam radę ich utrzymać, nie mam kamieni tylu. Czekaj, zbieraj, ale dobrze, że mam wódeczki przy sobie. Dobra, pik, mamy to. Tata, problem jest szybko, wariacie. O kurwa, dobrze, że bez hałmu widzę, bo... O, nie, 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 nie!
Dobra, dobra, mam somnum na szczęście. Dobrze, uratowała mi to pupkę. Ogłoszona, ale no widzę, czekaj, somnum trzeba zrobić. Ostatnia deska ratunku. Jak widać się przydała. Z moim... No otwarłeś i nawet mi nie mówisz, ty. No, naprawdę? A masz z kamienia, już mnie denerwuje. Oślu. Nie, syn Kowala. Chyba, bo jest synem nie łuka w Hariacie. Masz kurwa 3 IQ. Rzucając takie statementy tutaj. Jak uciekamy. No, no drzwi pomogą chyba w spowolnieniu ich, to prawda. Will that do it? It'll have to. Right. We're in the basement. It's a start. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my little brother. Please. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill them. They killed my parents too. We might get out of here together. All right. What about the book? Kumple. Just you wait and see. There's lots of them around here. Nie, myślę, że to będzie akurat miało jakieś specjalne. Ta księga będzie w jakimś specjalnym miejscu, że nie musimy się rozglądać. Że właśnie będzie pewnie stała na środku, co? Albo coś takiego. Albo nieważne. Underneath the library. Forbidden books. That's why we built the door. So the Sanguisit roses. That must be it. I'll have to climb up. Będziemy musieli się wspiąć, tylko pytanie brzmi, jak i do czego służą te. Te rzeczy, które tutaj będziemy przesuwać. Nie wiem, spróbujmy w takim razie. Trzeba to przetestować. Okej. Okay. Proste. A weź wariacie to... No właśnie, ja bym to wziął stąd. To weź, a mogę wysłać go, żeby on... Nie, bo ja bym... Słuchaj, ja potrzebuję chyba... Wziąć to gówno, nie? Tylko jest taki problem, że... Kurczę, nie wiem co teraz, nie? Ty utrzymasz to, wariacie? Wyglądasz na silnego... O, nieważne, kurwa, nie było tematu. Ale jesteś ty! No Tomasz, Tom! Roderick? No, ty, to ja wykminiłem przed grą, co on ma zrobić? Nieźle. 300 IQ mam, a Roderick, no nie duża ma IQ. Dobra. Nie no, już wiem co mamy teraz. Pakujemy się tam. W tamto miejsce, udajemy się tutaj do góry. No i co, i pewnie Roderick będzie za dupca, a my będziemy sobie pchali tutaj elegancko. Jakiś coś, cokolwiek to jest właściwie, jakim skrzynia. Wygląda jak regał na książki. Po co taki przenośny regał na książki? Dziwne. Nie ziewam, właśnie, nie ziewam dlatego, że gra mnie nudzi jak coś. Tylko oczywiście ziewam dlatego, że jestem zmęczony i nie piję dzisiaj kawy, tak? Odpuszczam sobie troszeczkę ostatnią kofeinkę. Staram się pić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest mi naprawdę to potrzebne. Niesamowite te rezultaty daje faktycznie, kiedy jestem... My name's Amicia. Zmęczony to. And you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks, of a sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just the master. Monks, of a sort. Watching over the Sanguinis at an era. Dobra, i następne pokrydełko, wariacie, chyba. Coś tak. O kurwa, no nie! Ja cię kręca, no to że to można spać? XD, XD. A tutaj w ogóle co jest? Teriak. Ble lepiej to tu zostawia. Co to w ogóle jest teriak? Przeczytaj mi informację o tym. Teriak. Wywar przygotowany z ponad 50 składników roślinnych, mineralnych i zwierzęcych, które wymagają nie mniej roku fermentacji, by mogły zyskać odpowiednie właściwości. W walce z wielkim złem przyspiesza powstawanie obrzęków, co umożliwia pozbycie się infekcji poprzez ich naciskanie. Eee? Co?
Faktycznie, bo obrzydliwe. Co to, no, faktycznie działało, że przyspieszało infekcję? Ty, witamy w czasach średniowiecznych. Chłopy zamiast powalniać infekcję, to przyspieszali. To jest w ogóle hicior. Słuchaj, wariacie, weź mi tu pokrętko. Pokrętkaj. Git. Dobra, idziemy. Następne, no. Ciekawe, czy można tutaj znaleźć jakąś ciekawostkę na przykład. Czy jakaś encyklopedia, albo jakaś jedna kartka na pewno. Na pewno musi, ktoś tu na pewno ukrył jakąś ciekawostkę, nie wierzę, że nie. Jak? No pójdź. No jak zejdź, kurwa, jak ja muszę iść dalej, durniu. A ty jesteś, kurwa, jakiś pijany, czy jak? Co jest, wariacie? Z tobą nie tak. Ale jak ja potrzebuję do góry przecież? Ty, czy ja czegoś nie rozumiem? No jak? No chyba... Nie no, dobrze to rozkminiam, prawda? Że wchodzę tu i lecimy do przodu, no jak? Jak muszę się ruszyć, debilu? Jak potrzebujemy czegoś na... od się kręca, to ja mam tą drogę na nowo przechodzić? Nie, proszę, kurwa mać. Ty, no gra komputerowa, co mnie oszukuje. Potrzebujemy czegoś na dół, no to ale to co mam wziąć? Wózek jakiś zwykły? Nie no, zaraz mnie szlak trafi, ty. Chyba, że ja mu dałem... Nie, jak się okaże, że ja mu miałem dać rozkaz, żeby on wziął ten wózek i tam postawił, to chyba nie chyba wybuchnę zaraz, nie? Całą drogą, kurczę, strasznie tu popadało kamieniami. Co jest grane? Jakieś trzęsienie ziemi było, czy ja? No nie no, Idzie, jaka skrzynia? Ok. No dobra, niechaj będzie ta skrzynia w takim razie. Czyli tak czy siak musieliśmy się tutaj cofnąć, okej. Okay. Fajne też to, że jak chwilę błądzisz, to gra ci daje od razu podpowiedzi, co powinieneś zrobić, to jest okej. Okay. To jest bardzo w porządku. Lubię takie gry, chyba w Lego, ile się nie mylę, tak było, że jak chwilę pochodziłeś i nie wiedziałeś dokąd pójść, to oni ci dawali jakąś podpowiedź po jakimś czasie. Tutaj też pomyśleli o takich dzbanach jak ja, to jest Giga Poxman. No, my brother, I owe him this. For all the times I wasn't there for him. Yeah. Well, you'll have a hard time bringing the book back with a broken arm. No to też racja akurat. No dobra, to musimy postawić w które miejsce? Wydaje mi się, że w którym miejscu, kurwa, to nieoczywiste zaraz. W którym miejscu utknęliśmy? W tym? A, wydaje mi się, że w tym utknęliśmy. Tak? Chyba tak. Chyba. Tylko pytanie, czy pod to postawić i on to puści później, czy odwrotnie. Ale chyba wydaje mi się, że w dobre miejsce się kierujemy. Połóżmy to tutaj, dawaj. Czy to jest miejsce odpowiednie tak zwane? Ale mi boli łapa. Zaraz ja będę miał złamaną rękę. Puszczaj. Dobra, gituwa. Dobra, i teraz pakujemy się na górę. Rozkazujemy mu wykonać dokładnie to samo, co wykonywał jakieś 5 minut wcześniej. No i mamy to, jesteśmy na miejscu, miejmy nadzieję. Z księgą w moich łapach. Teraz tak, to pokrętło. Ja sobie kawkę walnę, wariacie. Weź tam kręć. Szybciej z tą lodziarnią. Dalej, tu nie ma czasu, chłopy. Puszczaj. Tata, puszczaj. Tutaj nie musisz chyba nic kręcić, nie? Chyba tutaj sobie będziemy w stanie wskoczyć. Jo, jak najbardziej. I... I to jest ta księga? No to wygląda chyba.
Ej, ma ten sam symbol co nasz ród. Oj, coś czuję, walka z bossem. Chyba walimy papieża na dziurę, nie? Felicia de Rune. We have been watching your family for quite some time now. Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say I have watched you grow up. No, we have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother! With your brother and that book, I can save the world, Felicia. Come on, this way! Guards! Ten chłop są jakieś w ogóle tego, no tak. No on to w ogóle konstruował. But no one can escape their own blood. You seem to know each other. Kituwa. You destroyed my life. I know what that's like. Znaczy znamy go, pierwszy raz go w sumie widzimy. W ogóle pierwszy raz zamieniliśmy z nim jakieś słowa. To bardziej on znalazł, sorry. Ok, jestem gotowy, nigdy nie byłem bardziej. Dawaj, otwieraj. O kurwa. No dobra, myślałem, że będziemy po prostu biec przed siebie, że o to chodzi im, że będzie istne piekło. Kiedy na ekranie? O kurwa, spróbuj. Co jest? No to nie wiem, czy dobrze akurat. Ty, ale to mi takiego Nelsona, wiesz, nie załóż. Czy jak się to nazywa? Nelson to w ogóle pojebana pozycja. Moja ulubiona. Absolutnie pojebana. Dobra, a go z tego czy nie da rady? Czy ja go muszę jakoś samemu załatwić? Dobra, o kurwa, błąd. Nie no, nie myślę, nie. Może damy radę? Pod kątem? Damy radę pod kątem, dobra. I teraz na plecki. Oj, chodź wariacie, szybko plecki. O, kurwa, do chrzanu, nie? Poczekaj. Kurwa, no on ma tarczę. Weź mu jebni mu. No jebni. A, no i chuj. Niezły kolo, nie? A misja nie żyje. To co ja tam miałem zrobić? Odrzucić pewnie uwagę. Już jestem za bardzo koki, nie? Już jestem chłopiec za bardzo koki. Już biegam tu. Rzucam powalonymi rzeczami i wesrany mam w to. Tu trzeba, wiesz, z minesem tą zmaną. Trzeba pomyśleć, użyć mocy mózgu. No, oczywiście, że możemy odwrócić jego uwagę, tylko jestem z banuchem. W tamto miejsce? A, w tamto, tylko stąd akurat nie dorzucimy, ale jak chyba podejdziemy bliżej, to będziemy w stanie to zrobić. Jo! No i gitułowa. Aż mi się przypomniał ten. Przypomniał ten shot, jak ten ziomuś od KSW, czy tam MMA, czy jak to się nazywa, przyszedł do tego. Podszedł do. Był w programie kanał sportowy i zaczął dusić tego ziomka i prawie go zabił. Okulary do czytania. Po wielkim upadku wiedzy pojawiło się. Co? Po wielkim upadku wiedzy pojawiło się mnóstwo teorii na temat działania ludzkiego wzroku. A po wiekach upadku wiedzy. Nadal to zdanie dla mnie nie ma sensu. Najpierw uważano, że oko wysyła promienie odsłaniające obiekty znajdujące się w pobliżu. Potem uznano, że jest to całkowicie odwrotnie. W międzyczasie pojawiły się różne wynalazki służące osobom o słabym wzroku. Dobrym przykładem są prymitywne okulary poprawiające widzenie z bliska. To w sumie dawno temu już odkryto okularki, które poprawiają wzrok. Dzisiaj jestem nadal kurwa półślepy.
300 lat później. Ale to przez to, że moje okulary są tak porysane, że ja nie mam prawa nic widzieć tak naprawdę. Chyba musi zostać podjęta do tej inwestycji w okulary. O kurde, no dobra. Pyk. Ale kombo zarzuciliśmy chłopowi. No dobra, idźmy. Nie ma co tutaj się skradać. Ja bym wytworzył może... No nic bym nie wytworzył, w sumie wszystkiego mam na maksa. Lecimy do góry. Wychodzimy, miejmy nadzieję, z tego. Z tego uniwersytetu. No i myślę, że... I myślę, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Nie wiem ile trwa, a nie, nie trwa dużo. Co się dzieje? A katedra płonie. Grand Inquisitor still inside. How do I know? Go and see, and give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. Dobra, trzeba. O kurwa. Gasi płomień. No dobra. Kolejna i chyba przedostatnia, chciałem powiedzieć ostatnia, ale przedostatnia mikstura, nie mikstura, przedostatni pocisk, który jesteśmy w stanie zrobić. No i musimy zagasić ogień, co ciekawe teraz. Pyk, niechaj będzie zatem. No i myślę, że... Dawaj, dawaj. Że teraz gazu i chyba damy radę koło nich przejąć, przebiec, bo oni są tego. Bo oni są zajęci aktualnie. Mu też bym zgasił płomień, co nie? Czy nie jestem w stanie tego zrobić? Teraz zobaczymy w sumie. A, jestem jak najbardziej. Trzymaj się, wariacie. Niech sobie tam szczury podjedzą troszeczkę. A my gdzie lecimy w sumie? Przed siebie? Tutaj? Nie wiem, czy tędy chcieliśmy przebiec. Nichuja nie tędy, to jest zły wybór. Zła droga. Ty, którędy ja mam? A, tędy? Dobra, widzę. Wcinajcie sobie, wcinajcie. Dobra, dobra, dobra. Spacja. Coś do... O kurwa, co się wydarzyło, halo? Gdzie my właściwie idziemy, ty? Ty, coś mi tu nie gra, nie? Do środka nie wchodzimy, to po co ja tu kurwa stoję? Jeden po jeden, jak przecież to nie ma możliwości tego zrobienia. Ja tam tego nie zgarnę. Najwyżej mogę mu rzucić tego na twarz. Devorantis. Oj chuj. No to masz przesrane, ziomo, nie? O dobra, udało się chyba. O, plecki, plecki, dawaj. Podduś, podduś. No i piękna sprawa. Dobra, ale co my robimy? My tam wbiegamy do środka? Nie no, my, ty jesteś pijany chyba, wariacie, ty. To chyba ostro. Ta, no przede wszystkim księga, bo ona się zapali. I oczy kręca, dawaj. To potrzebuje pomocy. To... A dobra, wy tam, to wam nie pomagam jedno. Co najwyżej jeszcze mogę spalić. O kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja cię osłaniam, wariacie. On pewnie zna tę drogę jak tę własną kieszeń. Będzie dobrze. No trochę wiedzy przepadło, ale ratujemy brata, więc brat chyba ważniejszy, plus nasza krew jest bardzo pożądaną substancją. Rozdział 11. Żyjemy, to prawda. Ale co to za życie?
Halo? Proszę, żeby mikrofon nie pierdział, bo już widzę, co się dzieje na pasku. No przecież testowałem i było dobrze. Widzowie, jeżeli mikrofon pierdział w dzisiejszym odcinku, to przepraszam, ale autentycznie wam powiem, że testowałem to. Nie wiem, co się wydarzyło. O, jeszcze nie działa zatrzymywanie. Wszystko się popsuło. Wygląda na to, że wszystko jest jednak w porządku. Trochę za cicho byłem w dzisiejszym odcinku, ale... no najwyżej przyciszymy delikatnie grę. Albo ja zacznę troszeczkę dłużej gadać. It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. Ale mamy cały ten, cały skład ze sobą. Powoli. Coming. Nasza twierdza powoli staje się prawdziwą twierdzą. Nie dość, że mamy tam jakieś znajdźki swoje i tak dalej, miejsce do spania, to jeszcze kumpli powoli coraz więcej. Oj, teraz kowala będę miał 3 tygodnie później? Kurczę, to na trochę zagrzaliśmy tutaj miejsca. Grudzień 1348 rok. Piździ trochę. No i tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Widziałem, że dzisiaj niestety chyba był delikatnie za cicho, za głośno był odcinek, a ja byłem delikatnie za cicho. Naprawię to w następnym odcinku i sorry też, że nie był jakiś mega energiczny, ale dopiero wróciłem z pracy, no i dopiero wypiłem kawę. Na pewno jutrzejszy będzie dużo, dużo lepszy. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.